Dzień dobry, w tej pozycji chyba jeszcze nic nie nagrywałam, ale szukam takiego miejsca, gdzie byłoby jakiekolwiek światło i to jest właśnie to miejsce. No więc plany mi się zmieniły, jestem w Warszawie, właśnie przyjechałam tutaj dzisiaj, przed chwileczką, dlatego, że okazało się, że moja córka musi mieć na CITO wyrywaną ósemkę. Sam w sobie zabieg nieprzyjemny, a do tego jeszcze robi to w zupełnie nieznanym miejscu przy pomocy zupełnie nieznanego nam lekarza. We Wrocławiu mamy świetną panią chirurg stomatolog, która zęby usuwa bezboleśnie, bez żadnych komplikacji. Tutaj zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Także przyjechałam, wiecie, tak jak to jest, że matka, jak dziecko cierpi, to boso po śniegu, ale dojdzie. Ja nie musiałam iść boso, przywiozą mnie do PKP Intercity, no i już właśnie jestem. Także to, co widzieliście przed chwileczką, to była kultowa, taka hipsterska, nieco knajpka, gdzie można zjeść bardzo dobry ramen. Ponoć kolejki tutaj są bardzo duże do wejścia. Moje dziecko mówiło, że w weekend to kiedyś czekała tu 40 minut po prostu przed drzwiami na mrozie. No a dzisiaj udało nam się dosłownie wejść, kiedy ktoś wychodził i ten stolik był od razu dla nas wolny, także nie czekaliśmy na zewnątrz. Ramen przepyszny. Ogromna porcja, nie dało się zjeść, także wzięłyśmy też, dostałyśmy też na wynos. No a teraz idziemy jeszcze zobaczyć przepiękne warszawskie dekoracje. Tutaj do 21 albo 21:30 jest czynny jarmark świąteczny i lodowisko, także jeździć nie będziemy, ale bardzo chętnie to wszystko sobie jeszcze zobaczę, tak żeby troszeczkę się jeszcze zrelaksować, a do Was odezwę się już jutro. Dzień dobry, nowy dzień i zaczynam go dzisiaj troszkę inaczej niż myślałam. Słuchajcie, nie chcę tu się wgłębiać jakby w opowiadanie, co wczoraj wyszło z tym wyrywaniem ósemek. W każdym razie ósemka jest na miejscu i prawdopodobnie tam jeszcze pozostanie przez najbliższe pół roku albo nawet do roku. A przyczyna tych problemów jest zupełnie inna i trzeba będzie po prostu troszeczkę tutaj pogłębić diagnostykę. Także zupełnie jest inaczej, jak myślałyśmy. Wczoraj spędziłyśmy bardzo fajny dzień ze sobą, bo tak przy okazji było, dziecko miało moje zwolnienie i tak. No a dzisiaj kontynuuję mój pobyt.
Zyskałam dodatkowy dzień w Warszawie, ponieważ nie mogę przełożyć sobie na wcześniejszy dzień wyjazdu, dlatego że po prostu nie ma miejsc w pociągu bezpośrednim. Mogłabym jechać jakoś późnym wieczorem przez Katowice, no ale tak szczerze mówiąc nie bardzo mi się chce i dlatego właśnie dzisiaj mam dzień dla siebie w Warszawie. Przed chwileczką właśnie wyszłam z domu i najpierw idę zwiedzać Zamek Warszawski, Zamek Królewski, ponieważ nigdy jeszcze nie byłam, nie widziałam go od środka, także oczywiście zabieram Was również ze sobą. I wyszłam właśnie z Zamku Królewskiego. Słuchajcie, bardzo mi się podobało. Mnóstwo eksponatów takich, które właściwie znałam wcześniej tylko z kart książek. No i udało mi się w ogóle tak fajnie wpasować, że byłam jakby pomiędzy dwiema grupami, czyli było nawet tak, że czasami byłam w sali sama, także mogłam sobie poświęcić tyle czasu, ile tylko chcę na oglądanie. A w tej chwili troszeczkę chodzę tutaj po uliczkach Starego Miasta. Jest spokojnie, bo to jest jeszcze wczesna godzina, także nie ma tutaj tyle ludzi. Chyba też się przejdę nad Wisłę. Na pewno tam się jeszcze z Wami na moment spotkam. Tak sobie w ogóle myślę, wiecie, że czasami mówimy tak, że ten czas tak szybko leci, goni, biegnie, ale to jest często w takich momentach, kiedy mamy monotonię w życiu. Wstajemy, myjemy się, idziemy do pracy, przychodzimy, jemy obiad, sprzątamy, coś tam czytamy, idziemy spać, a takie dni, które są zupełnie inne niż te, które są zwykle, chyba pozwalają tę monotonię taką przełamać. Czasami jest tak, że życie dla nas wymaga całkowitą zmianę planów, ale w większości przypadków to my sobie możemy tak naprawdę te plany zorganizować, chociażby taki jeden dzień na robienie tego, na co ma się ochotę. I jeszcze nad Wisłą nie jestem, ale przypomniała mi się jedna ważna rzecz. To będzie informacja szczególnie dla tych wszystkich, którym spodobały się moje świąteczno, noworoczno, sylwestrowo, wigilijne stroje z Karko. A firma Karko napisała do mnie, że dla moich widzek jest kod rabatowy, kod zniżkowy i wszystko o tym kodzie, jak on wygląda, do kiedy jest ważny, jakie jest hasło, napiszę Wam w tym filmiku na dole, a myślę też, że informacje umieszczę na Facebooku, tak żeby dotarła do wszystkich, którzy są zainteresowani. Zatrzymałam się jeszcze na moment, żeby Wam pokazać z bliska choinkę warszawską. Zobaczcie, jaka jest piękna, pięknie udekorowana, olbrzymie takie bombki, o jedne ja. I też są światełka, one wyglądają jak takie lampki i wieczorem widać, jakby te świece po prostu się paliły i migały. No, przepiękna. Z całą świadomością stwierdzam, że we Wrocławiu nasza choinka w porównaniu z tą jest po prostu straszna. Bardzo nie lubię naszej wrocławskiej choinki, chociaż uwielbiam dekoracje Wrocławia.
słuchajcie, idę sobie tak drogą w kierunku tutaj Wisły i bulwarów i patrzę sobie, a co tutaj taki ładny skwerek przede mną. Ja wchodzę i jestem właśnie w Ogrodach Królewskich, a tutaj Zamek Królewski przede mną, tylko po prostu z drugiej strony. Także czasami są takie naprawdę zaskakujące niespodzianki w życiu. Słuchajcie, człowiek to jednak jest głupi. Mam wolny dzień, bo dopiero wieczorem mam, łączę się tutaj zdalnie, no ale to w ogóle nie, mały problem, 2 godzinki i już przypuszczalnie po wszystkim poznam fajną atmosferę. A myślę sobie, no w domu, to tutaj wiecie, zrobiła, ugotowała, a tak naprawdę właśnie patrzę, że to jest taki dzień dany mi tak po prostu od losu. I ja w ogóle bardzo odpoczywam, kiedy chodzę, kiedy widzę coś nowego. Mam taką dużą potrzebę poznawania różnych nowych rzeczy, zwiedzania różnych nowych miejsc. Także dla mnie ten dzisiejszy dzień jest po prostu idealny. Także będę się nim cieszyła bez żadnych wyrzutów sumienia. No i jestem nad Wisłą przy warszawskiej Syrence, chociaż powiem Wam, że trochę tutaj jest tak ciemnawo, ale idziemy kawałek dalej. Ja już w końcu nie byłam od razu, tak jak się z Wami rozstawałam, dlatego że po prostu zeszłam do domu, zjadłam jeszcze obiad, wypiłam kawę, troszkę odpoczęłam, no i właśnie teraz się wybrałam. Nie jest późno, jest chyba koło godziny 17:30 mniej więcej. Także idziemy dalej. Wygląda to wszystko bardzo ładnie poświetlone. Za chwilkę Wam pokażę jeszcze PGE Narodowy. Też ładnie się błyszczy, ale oczywiście ludzi o tej porze bardzo mało. Jakieś 2-3 pary tutaj widzę, ktoś tam jeździ na hulajnodze. I tak tutaj jest. A Syrenka stoi. Most Świętokrzyski też. A tutaj właśnie widać bardzo fajnie oświetlony Stadion Narodowy. Widzicie co? Zeszłam troszkę tutaj z mojej trasy, bo widzę, że tutaj jest taki bardzo ładnie oświetlony budynek. Także podejdziemy, zobaczymy co to jest, przy okazji Wam pokażę. No i jesteśmy właśnie przy tym budynku. Mikołaj wdrapuje się na komin. Piękna choinka tutaj stoi. Wszystko jest bardzo ładnie oświetlone. Oczywiście zawsze lepiej naprawdę na żywo niż w kamerze. Podejdziemy jeszcze bliżej. No i w Warszawie na jakimś osiedlu choinka też ładniejsza niż na wrocławskim rynku. I mamy rozwiązanie, to jest elektrownia po Wiśle. I wróciłam już do domu, jeszcze zeszłam do Biedronki, wcześniej do TK Maxa i do Half Price, tam też kupiłam trzy fajne rzeczy, ale na razie nie będę pokazywała, bo to tak wiecie, od aniołka, nie ode mnie, ale chcę Wam za to pokazać, bardzo dobre są klementynki w Biedronce. Wczoraj zjadłyśmy już takie całe opakowanie wieczorem, są soczyste, słodziutkie, naprawdę pyszne, także polecam. A zrobiłam, mówiłam, nie mówiłam, zrobiłam ci 20 tysięcy kroków i powiem Wam, że to takie liczone chyba podwójnie, bo zupełnie inaczej chodzi się latem, a zupełnie inaczej właśnie w takich kurtkach grubych, ciężkich butach, także jeszcze się spakuję, a potem już mam cały czas odpoczynek dzisiejszego wieczora. Do zobaczenia w niedzielnym filmiku.